Witam, ty Wichu 1993, to jest kolejny odcinek Stardew Valley. Nie było odcinku przez ostatnie dwa dni, bo router był wymieniany. Jest nowy router, ale po prostu nie wiem. Nie chcę mówić o tym i się żalić, chociaż mam wielką chęć wykrzyczeć bardzo brzydko na wszystkie strony, ale czuję się bardzo oszukany, jeżeli chodzi o internet. I jutro, od jutra zmieniam dostawcę internetu na Netie i będę miał internet. Jak teraz miałem 10 na 1, to teraz będę miał 10 na 3, więc szybkość uploadu będzie większa, więc możemy liczyć na to, że będę już nie musiał zostawiać komputera wiecznie włączonego i będzie szybciej się wysyłało. Mam taką nadzieję. Jeżeli chodzi o teraz, bo routerem jest ok, ale prędkość została zmniejszona bardzo, no to mam internet wahający się od 1 do 2 mega, jeżeli chodzi o pobieranie, i to jest po prostu śmiech na sali. A dzwonię do nich, dzwoniłem już tak dużo do nich, że oni po prostu, nie wiem, nie chcą już o mnie słyszeć. No to nie. No to zmieniam dostawcę internetu, mam ich w dupie. Nie chcą mi pomóc? No to nie. Zgłosiłem wczoraj problem, ja wiem jaki jest problem, bo jak router puszcza błędy, to prędkość, tak zwane DLM, dostosowuje się właśnie, żeby uzyskać stabilizację łącza, ale to już nie wraca. Ja wymieniłem router, jest dobrze, ale prędkość mam 2 mega, jakoś tak, waha się. Cholera jasna. Ja nie wiem w ogóle, jak ja wyślę ten odcinek. Będzie się wysyłał chyba rok, ale wyślę się w końcu. Mam nadzieję, że się wyślę. W tym dniu tutaj mamy festiwal i będę musiał dać prezent komuś, chocolate cake może, albo diament damy. Aleksowi to było chyba. Wybaczcie mi, że tak gadam w internecie i nie mówię, nie robię nic innego czasami, ale no, chcę, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Przez te rzeczy, bo mam teraz taki dzień, to zbierałem właśnie mleko, jajka, chociaż jajek mam no dosyć dużo. I niedługo koniec zimy, tak naprawdę, bo zima jest zima, unikamy zimy i tak dalej, nie? Czekamy na ten festiwal, który się chyba o 9 zaczyna, ale nie jestem pewny. Diament fajny prezent jest, a czemu nie? A wiecie, co jest najlepsze i najśmieszniejsze? Już chciałem nic nie mówić, ale jeszcze to powiem. Tak jak wczoraj zgłosiłem usterkę, żeby zrobili to, żeby zresetowali u siebie, o właśnie się zaczął ten tą prędkość mi, no to nie dość, że się oburzyli, to przyjęli to zlecenie, niby technikami wezwali i tak dalej, chociaż niepotrzebnie, bo to robią u siebie. No to dzisiaj rano przychodzi mi SMS od Orange, że usterka została naprawiona, przepraszamy za problemy i tak dalej. Oni nic nie zrobili. Zero! Nie było ani technika, ani nic nie robili na routerze. Tak jak było, tak było. Nawet nie było ani jednego restartu routera. What the fuck? Ja już nie rozumiem teraz. I ja rezygnuję po prostu z Orange. Na zawsze. Netie biorę, netie, bo to jest jedyne, które mogę tu wziąć jeszcze inny. Jutro mi montują kable. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Bo to, co się tu dzieje, nie, nie, ja nie mogę nagrywać, znaczy nagrywać mogę, nie mogę wysyłać odcinków. Alex to jest, nie, to jest Sebastian. Który to jest Alex? Ty jesteś Alex? Sam, gdzie jest Alex? Alex? Alex. Który to Alex? Cholera jasna, ty jesteś Alex. Elliot. Cholera, gdzie jest Alex? Ty jesteś... jaką mam nadzieję znaleźć, co... Jakby to powiedzieć? No po prostu...
Co myślisz, co znajdziesz pod świątecznym drzewkiem? Nowy watering can przydałby się. No, watering can! Chcę watering can! Ciekawe, kto mi daje prezent. Kto mi daje prezent? Alex, to ty jesteś. O! Yes! Daję ci diament! Ciesz się! No, jesteś bogaty, masz diament od farmera. Ciesz się. Co ja dostanę? Co ja dostanę? Co ja do... Uuu, nie. Elliot jest moim. Nienawidzę go. Dostanę pewnie skarpety. A bogacie. Z wełny. Co? Nie. Co? Czekaj, czekaj. Ja daję diament. Jakiś taki drogocenny w ogóle. A od tego dostaję piwo? Okej. Okej. Nie jestem wybredny, no spoko. Spoko, liczy się gest. Liczy się gest, a nie... No. No, liczy się gest. Gest. Komu dałem prezent wtedy? A, Aleksowi. Jako gest! To taki sobie gest. Typu... Nie będę już mówił. Tylko sobie się domyślicie. Co to za gest? No nic! Idę stąd. Już pójdę do Eloisa. Jej. Dobra. Papa! Żegnamy zimę, chociaż jeszcze 4 dni zostały zimy. Papa! Nie będę tu siedział. Krowy jej dostały i kury? No właśnie, zapomniałem chyba im dać. O Boże, 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 Marlenko. Co ja powiedziałem właśnie? Ale naprawdę wy nie rozumiecie, jaką tu irytację przychodzę ostatnio. Od tygodnia walczę z nimi. Gorszej obsługi technicznej już dawno nie widziałem. Kiedyś była lepsza. Ale teraz oni zmienili ich podwykonawcę jakoś tak. Niedawno. Masakra. A jeszcze kurde, jak ten, jak wczoraj dzwoniłem do konsultanta, tak jak powiedziałem mu wprost, żeby zresetowali po prostu wiecie, linię. No to tak się koleś oburzył, że nie o, że nówka router, to powiedział, żebym zresetował go, a potem się pytał, czy burza była. Mimo, że jest nowy router i on dobrze o tym wiedział, bo od razu wyskoczyłem z tym, że właśnie wymieniłem router. A on jeszcze coś takiego typu... No ale kto ci powiedział, że będzie dobrze wszystko działać po wymianie routera? Jezu, ja myślałem, że go rozszarpię. Ale ja już wiecie, staram się być miły. I byłem miły. Ale w momentami byłem już taki neutralny. To jest bardzo rzadkie, jeżeli chodzi o mnie. Żeby być neutralnym. I jeszcze jak wczoraj poszedłem po ten router, nie? No to poszedłem około godziny 14. Oni mieli tam otwarte do 17. Wiecie, do której ja siedziałem tam w tym salonie? Do godziny 16:40. Od 14 coś. Masakra. A i to nie dlatego, że kolejka była, tylko oni wiecie, jakieś tam zgłoszenie wysłali, protokół, i tam ktoś w centrali musiał potwierdzić ten protokół, więc musiałem czekać, aż ktoś potwierdzi właśnie to zgłoszenie na wymianę sprzętu, i to trwało o wiele za długo. Jeszcze w tym upale, bo wczoraj był straszny upał u mnie. To jak szedłem do domu, to ja myślałem, że po drodze zdechnę po prostu. A jeszcze tacie kupiłem na Dzień Ojca tort taki za 35 zł, taki torcik. I myślałem, że nie dość, że ten tort się rozpłynie tam w tym, to ja się rozpłynę, kurde. Masakra to była, masakra.
Naprawdę, nigdy więcej. Nigdy więcej, proszę. No, a internet jak jest, tak jest. 2 mega niecałe. Dobry internet, szybki internet. Ja nawet YouTube'a nie mogę przeglądać. Działać działa, ale muli jak mu. Fuck. No, router naprawił jeden problem. Stabilny jest. Ale to rodzi drugi problem. Prędkość nie chce spaść na tyle, żebym... Wiecie, umowy są tak zrobione, jak ja zobaczyłem tą umowę dopiero... Nawet mógłbym mieć 1 mega, z 10 1 mega, a oni nic by nie zrobili, ponieważ jest według umowy. A ja nie wiem już. Nie wiem. To jest chamskie. To jest według mnie bardzo, bardzo chamskie. Ile ja razy słyszę od nich, ale że umowa jest do 10 mega i że jest według umowy. I mam chęć w dupę im ją wsadzić, poważnie. Oh, nie. Nie, koniec tego. Jest. Ja nie chciałem nagrywać teraz tego odcinka, bo ja tak zirytowany jestem. Wybaczcie mi, naprawdę. Ci, co myślą, że za dużo gadam albo coś, wybaczcie mi, naprawdę, ale... Ja nigdy nie byłem tak zirytowany, tak wkurzony. Nigdy. Próbuję być taki jak zawsze, ale próbuję, no. No próbuję. Nikle... Nie za bardzo nie krzyczę, śmieję się z tego tak naprawdę, ale nie zawsze mi to może wychodzić. O Boże. Fuck. Może jak zacznę wysyłać odcinek o godzinie 18, to może jutro przed 18 zdążę wysłać. Nie wiem, ile to będzie trwało. Dzień może? O Boże, nie. To jest śmieszne. A! Jeszcze jedna rzecz. Muszę wam powiedzieć o tym, bo to jest naprawdę... Przed, jak mówiłem wam wcześniej, że jeszcze nie dostałem routera, nie? Miałem pierwszą wersję routera. No to pierwszy dzień idę do nich, oni mówią, że nie mają routera i tak dalej, nie? Dobra, że mówili, że zadzwonię jutro. Dzwonię jutro, nie mają routera i nie przyszły jeszcze. Dobra, dzwonię kolejny raz. Nie mają routera, ale przyszła routery druga wersja, nie? No to ja się pytam, czy możecie mi wtedy zamienić tą pierwszą wersję na drugą wersję? Oni mówią, że nie, bo tam to i tak dalej. Okej, już wkurzony, podwkurzony, dzwonię. Teraz najlepsze. Na czwarty dzień do nich znowu. Znowu nie mają i mówi, że w najbliższym czasie nie będzie, bo one zostały wycofane. No to kurde, zostały wycofane, czy w najbliższym czasie nie będzie? To są dwie różne rzeczy. No to mówi mi, że mam zadzwonić do Bydgoszczy, do salonu, który jest dalej ode mnie, dużo dalej. I się zapytać, czy mają właśnie pierwszą wersję. Dzwonię do Bydgoszczy, do salonu. I wiecie co? Oni mówią, że pierwszych wersji nie mają, nie będą mieć, już nigdy ich nie będzie, bo ten. I oni wymieniają pierwsze właśnie wersje na drugie wersje. No to ja taki teraz, wait, what? No to mówię do nich, że ci tutaj zadzwonili, powiedzieli mi, że zadzwonił do was, bo wy macie pierwszą wersję, że mi dali. A oni powiedzieli, że mam jednak do nich zadzwonić z powrotem, żeby oni mi... dalej tą drugą wersję, bo oni muszą, nie? Dobra. No to dzwonię znowu tutaj do salonu, w tym miejscu, gdzie mieszkam. I on mówi, a rzeczywiście, rzeczywiście, no my wymieniamy te routery, no to niech pan przyjdzie do nas, to wymienimy go od razu. I tak, ja tak się złapałem za głowę, co ja mogłem mieć 3 dni temu to? Właśnie przyszedł Kent. To jest nowy koleś, który gdzieś tam poleciał, ale teraz właśnie na drugi rok wraca tutaj. To jest chyba wojskowy jakiś. No. I jest wiosna! Jest wiosna! Możemy sobie tutaj trochę porobić. Mamy tutaj trawkę. Kury będą mogły sobie poćpać. Hop. Nie to. Kill off. Cześć kury, czas na powietrze wyjść. Kury, wcinajcie trawę. No. Aha, też zapisała jedna osoba w komentarzu, że to jest obora, nie stodoła. Ja zawsze byłem nauczony z dziecka, że
wszystko co jest takie, to jest stodoła i tak mi zostało, no. Ja zostałem tak wyuczony, że ja nie wiem jaka jest różnica między oborą a stodołą, naprawdę. Dla mnie to jest to samo. Czemu te krowy są złe na mnie? Nie dostały jedzonka? To jest prawdopodobne. Szkoda. No więc obora, stodoła. Okej. To wtedy jest obora. No. Ale jak powiem na to stodoła, no to nie krzyczcie na mnie. Ale mamy wiosnę! Wiosna! Koniec! O, patrzcie, plum. Drzewo jedno urosło. Dobra. No dobra, więc trzeba przygotować tą całą farmę na zarobki. Więc musimy wszystko tutaj ładnie ogarnąć. Pracy jest tutaj na tym polu wiele. Cała od cholery dużo pracy. Więc musimy wszystko przeorać. Nie zdążymy pewnie w tym dniu. Wszystko przeorać co do jednego. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Bym jeszcze coś wam poopowiadał, ale tak się zastanawiam, co nie za bardzo mi przychodzi do głowy. Nic. Cokolwiek. Znaczy się. Oramy pole. Co tu posiedzimy? Trzeba posiadzić coś fajnego. W ogóle muszę kupić ten. Muszę zobaczyć w ogóle, czy te nasionka będą lepsze. I czy nawóz będzie. Nasionka będą, ale czy nawóz będzie? To jest najważniejsze. Najważniejsze ever. Trochę cię odrobimy w kasie i będzie mega. Ale pozwólcie mi też, że odcinek nie będzie trwał wiecznie, ponieważ ja nie wiem naprawdę jak długo mi zajmie wysyłanie odcinka. Mój transfer skacze w górę i dół. I no nie wiem jak to się zachowa, czy w ogóle się wyślę. Kurde. Więc musicie mi naprawdę wybaczyć, dopóki nie będę miał tego nowego internetu, to będę wstawiał odcinki 20-minutowe. Naprawdę, wybaczcie mi za to, ale postaram się jak najszybciej mieć ten nowy internet. Zresztą będę na bieżąco informował w dalszych odcinkach. To jak coś, to możecie być pewni, że powiem, kiedy będę miał nowy internet. Jezu, ja ten router, co jest obok mnie, ten nowy, mam chęć wyrzucić przez okno. Nie wiem czemu. Patrzę na niego z taką rząsą krwi. Jak nigdy. O, będę. A teraz dzisiaj tak nikt nie przyjechał. Pewnie nie przyjedzie w ogóle. Znając życie. No kurde, co ja robię z tym. Dobra, zobaczymy te nasionka. Nie będę tutaj orał przy was, bo was to nie interesuje na pewno. Chcecie zobaczyć ceny w sklepach. W sklepie u Pire. Pire. U ziemniaków Pire. Dobra, przejdźmy się do Pire. Pire. Pierre. 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 Cześć Abigail, mam dla ciebie prezent. Dam ci ametyst, bo lubisz. Dzięki. No. Zobaczmy, dostałem nową rzecz, a nową rzeczą jest... Quality Fair... Nie, naprawili to! On kosztował 20 golda. Kiedyś. Kurde. A już myślałem, że będę mógł sobie kupić tego pełno i... Chociaż wiadomo było, że to był bug, bo Basic Fertilizer kosztował gdzieś 100, a to kosztowało 20 golda. No. Szkoda, że no prawili. No nic. A ty jaką rzecz nową dostałem? To nie jest to kale? Zastanawiam się też, co by tu kupić. Parsnip, za dużo na tym nie zarobię.
ale to rośnie. O, potato na pewno tak. Nie mam za dużo kasy. Więc kupimy tyle, ile tylko dam na radę. No nie? Bo potato to może być kilka z jednego, a rośnie to tylko 6 dni, więc myślę, że to będzie okej. Okay. Na masę będziemy to odrobimy sobie na ziemniaczkach. Koniec kasy. Mogę sprzedać milk, lecz milk, jajka i tak dalej. Za parę groszy. Beer sprzedam. Nie potrzebuję i tego, tego, i tego. I tego. I to zostawię, majonez będę robił. Majonez jest fajny. Taki biały. Dobra, mamy najwięcej, ile się da. Więc te wszystkie potatoes kupiłem tyle, ponieważ to, wiecie, jak się zbierze, to trzeba postawić na nowo. To nie jest taki krzaczek jak cranberry. Potatoes będziemy na masę robić, będę miał farmę ziemniakową ziemniaków, tak jak teraz jest w ogródku. Mam posadzone ziemniaki, które rosną pięknie. Już prawie, prawie. Już zakwitły, będę zbierał ziemniaki. Mam zrobić odcinek z Wichu zbiera ziemniaki w ogrodzie. To nie wygląda tak jak tutaj, że klika się prawie przez myszy i się zbiera. Ale fajnie by było. Dobra, zrobię odcinek, jak będę zbierał ziemniaki. Nie no, wygłupiam się. Nie zrobię odcinka, jak zbieram ziemniaki. Jeszcze jedna ważna uwaga jest. Jak będę miał ten nowy internet, 3 mega uploadu, to w końcu będę w stanie robić regularnie live streamy i jest duża szansa na to, że będę bardzo wtedy często streamował i regularnie, czyli będą godziny, na przykład co ileś tam dni, albo codziennie o tej godzinie, bo teraz mam jeden mega uploadu i nie za bardzo byłem w stanie streamować cokolwiek w dobrej jakości, no. Dlatego też nie streamuję za bardzo. Ale teraz, to jeżeli byście chcieli, to jak będzie wszystko ok, z tym internetem się uda, to będę raczej regularnie streamował. Wszystko. Raczej wszystko. Minecrafta też, bo już dawno nie było. No. I będzie w dobrej jakości. Jej, prawie zrobiłem. Okej, okay, teoretycznie przeorałem wszystko. Musiałem raz zjeść sobie rzodkiewkę? Coś tam. No i jest wszystko. Teraz chciałbym może spróbować chociaż stworzyć quality. Nie. Fish? Poważnie? Rybę? Oj, to będzie bardzo ciężkie. No to spróbować chociaż zrobić basic fertilizer. O, zawsze więcej dostanę rzeczy z gwiazdką i zawsze to więcej będę zarabiał kasy. Jeżeli mamy sub, 301 sub, za mało. Zdecydowanie za mało. Tu mamy sub jakiś? Mamy. 490 coś. Tu mamy sub? Mamy. Dobra, więc możemy zrobić jakąś tam dużą ilość tego. Myślę, że tyle wystarczy. Więc możemy teraz sobie tutaj nawozić, ponawozić to. Zresztą ja nie będę jeszcze teraz nie będę teraz tego nawoził dopiero na następny dzień. Jest ku temu ważny powód. Bo nie chcę podlewać tego wszystkiego. To by było koszmar dla mnie. No, ładnie, deszcz pada teraz. Super. I muszę jeszcze poprawić właśnie parę tutaj rzeczy. Bo przez to, że nie podlewałem, to jakaś tam ziemia zniknęła. Dlatego też nie chciałem nawozić, bo by był problem. Bo bym stracił trochę nawozu najpewniej. Jak teraz to robimy... Gdzie jest mój telefon? Tak po... przy okazji. Bo mieli dzwonić mi na telefon, a w dupie ich mam. Bo przy okazji... No teraz będę... sadził wszystko, nie?
Dobra, prawie wszystko nawiozłem. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nawiozłem, nawoziłem. O, nawoziłem chyba. Nie wiem. Prawie wszystko tutaj właśnie zrobiłem. Teraz już wszystko, więc możemy sadzić nasze kochane ziemniuki. I mamy jeszcze list, dostaliśmy. Nie wiem jaki. Nie mam pojęcia. High quality fertilizers. Ale to już widziałem. No chyba nie dostałem. Nie dostanę nowych teraz, jak dopiero Pierre mi wysłał ten list. No nie? Chyba. Tak na wszelki wypadek sprawdzę. Na wszelki wypadek, bo quality fertilizer już był. Drogi, ale był. Ale warto go kupować. On daje dużo, dosyć dużo. Będę go kupował na masę, jak tylko kasy zdobędę. Teraz jestem biedny jak 41 golda. Uhuhu. Potato, no nic nowego tu nie ma. Jest tylko to. Dobra. Abigail, prezent mam dla ciebie. O. Abigail, mam dla ciebie prezent. Miałem krótszy odcinek mieć, nie? Nie odzwyczaję się od długich odcinków. No i już kończę właśnie nawozić, znaczy sadzić ziemniaki. Zostało mi z tego wszystkiego, co kupiłem, 33 tylko. A ile ja miałem, już nie pamiętam. Więc teraz zarabiamy. O tak, w końcu może uda mi się odzyskać dużo kasy. Musimy też kury pogłaskać, standardnie. O, 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 o. Głasku, głasku. To, że kury można wypuszczać, właśnie trawę jeść, to też wy mi powiedzieliście w komentarzach, bo też nie wiedziałem o tym, szczerze. Ale dzięki. Krowy trzeba nakarmić i przy okazji może wydoić, żeby dały duże mleko. Milk. Ja chcę big milk. Znaczy big milk, nie big milk. Nie lody big milk, tylko big milk. Nie ma. No możemy teraz iść się przespać i zobaczyć, jak pięknie rośnie. Jak pięknie rosną nasze ziemniaki i skończyć odcinek. My mamy tu też cherry, mamy tutaj to i mamy drzewa owocowe i jest pięknie, mamy też no jak to się nazywało? Żywice! Zobaczmy, jak tu pięknie rośnie to wszystko. A meteorytu jak nie ma. Co to było? Ej, co to pisało tam w rogu? Chodzi o chwasty. Tylko że tyle pisało, to tylko jedno te? No i zobaczymy w następnym odcinku, tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, trzymajcie się, pa pa!